Nazywam się Alex Rotaru, jestem z Rumunii, mieszkam w Warszawie. Jesteśmy tutaj z ekipą w Grudziądzu, w restauracji Przebojowe Smaki. Zorganizowaliśmy oczywiście razem z restauracją i razem z sklepem Winna Butla event, który się nazywa Winny Podróż po Transylwanii. To jest pierwszy event tego typu zorganizowany w Grudziądzu. Mamy nadzieję, że nie ostatni. Główny temat tego eventu jest kuchnia rumuńska, gastronomia rumuńska. Przygotowaliśmy pełny menu rumuńskie. Potrawy są od początku jak od aperitif, zupę, drugie danie i deser. Plus oczywiście degustacja. To jest wasza pierwsza wizyta w Grudziądzu? Jest pierwsza wizyta, mam nadzieję, że nie będzie ostatnia. To jest pierwszy event tego typu zorganizowany tutaj, ale patrzymy na przyszłość i mamy nadzieję, że nie będzie ostatni. Kiedy planujecie kolejny raz przyjechać do Grudziądza? Myślę, że musimy zorganizować to, nie wiem, jak najczęściej. Jeszcze nie mogę powiedzieć, to będzie nasza tajemnica. Dobra, dzięki. Dziękuję bardzo. Dobra, powiedz skąd jesteś, czym się zajmujesz? Reprezentujemy firmę Winna Butla, która pochodzi z Grudziądza i jest importerem win z Rumunii. Importujemy wino z największej winnicy Rumunii koło Timișoara. Nasze wina już można kupić praktycznie w każdym sklepie w Grudziądzu i w okolicach, oczywiście również w najlepszych restauracjach w Grudziądzu. Z taką restauracją Przebojowe Smaki współpracujemy i organizujemy dzisiaj wspólnie event kuchni rumuńskiej, która się nie może obyć właśnie bez wina. Posiadamy również sklep winny zlokalizowany w Gdańsku na centrum handlowym Matarni. Jako restauracja Przebojowe Smaki nie ograniczamy się tylko na kuchnię polską, stąd jakby pomysł na event z kuchnią rumuńską. Frekwencja, która jest na dzisiejszej imprezie, świadczy o tym, że jest zapotrzebowanie na tego typu spotkania, imprezy. I będziemy je kontynuować na tyle, na ile to będzie możliwe. A jutro o godzinie 16 zapraszam Państwa do ogródka letniego przy restauracji Przebojowe Smaki. Tam odbędzie się koncert Mariusza Kalagi.